12 słowo Yue, które oznacza miesiąc. Zatem styczeń to Yiyue, luty Eyue, marzec Sanyue, a kwiecień Siyue, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy pracownicy biur podróży będą zachęcać nas do wybrania ich oferty słowami Nie, a to oznacza na pewno nie będziecie rozczarowani. Na pewno. Nie będziecie. Rozczarowany. Na pewno nie będziecie rozczarowani. Czy krajobrazy tam są ładne? Bez obaw. Na pewno nie będziecie rozczarowani. Powiedzieli mi, że krajobrazy są tam wspaniałe, jednak nie chciałbym realizować zbyt napiętego programu. Wówczas trzeba zaznaczyć. Co oznacza nie chcę zbyt napiętego programu? Ja. Mieć nadzieję. Program dnia. Nie chcę, lub nie powinien być. Zbytnio. Oznacza ciasny, ale w odniesieniu do programu napięty. Nie chcę zbyt napiętego programu. Nie chcę zbyt napiętego programu. Oczywiście, wycieczka jest po to, aby się odprężyć i wypocząć. Heping, chciałbym odwiedzić więcej miejsc w Chinach, ale nie wiem, jak to powiedzieć moim chińskim przyjaciołom. Możesz powiedzieć, dużo, a w tym wypadku więcej. Iść lub jechać, a w naszym przykładzie odwiedzać. Kilka. Miejsca. Chciałbym odwiedzić więcej miejsc. Chciałbym odwiedzić więcej miejsc. Nie ma problemu. Pomogę ci to zorganizować. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy będziecie podróżować, na pewno zechcecie kupić jakieś pamiątki. Gdzie można zrobić takie zakupy? Oczywiście przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak po chińsku powiedzieć pamiątki. Pamiątki to po chińsku... To całe pytanie brzmi... Gdzie sprzedają pamiątki? To znaczy gdzie? Znaczy sprzedawać. Sprzedawać czyta się w czwartym tonie, natomiast... Kupować w trzecim, więc łatwa pomyłka. To pamiątki. Gdzie sprzedają pamiątki? Gdzie sprzedają pamiątki? Idź prosto przed siebie, a zobaczysz to miejsce. Powtórzmy teraz to, czego nauczyliśmy się dzisiaj. Przynajmniej najważniejsze rzeczy. Czy macie wycieczki do Yunnanu? Trasa. A jak będzie po chińsku, na pewno nie będziecie rozczarowani. Nie móc być rozczarowanym. Nie chcę zbyt napiętego programu. Program. Chciałbym odwiedzić więcej miejsc. I ostatnie zdanie. Gdzie sprzedają pamiątki? Posłuchajmy teraz wszystkich dialogów z dzisiejszej lekcji. Dzień dobry. Czy macie wycieczki do Yunnanu? Mamy. Wyjazd 1 maja, powrót do Pekinu 7. Czy krajobrazy tam są ładne? Na pewno nie będziecie rozczarowani. Nie chcę zbyt napiętego programu. Oczywiście, wycieczka jest po to, aby się odprężyć i wypocząć. Chciałbym odwiedzić więcej miejsc. Nie ma problemu, pomogę ci to zorganizować. Gdzie sprzedają pamiątki? Idź prosto przed siebie, a zobaczysz to miejsce.
zakończyły już wszystkie dialogi w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że nie mieliście problemów z ich zrozumieniem. Posłuchajmy teraz tajników chińskiej kultury. W Chinach sroki uważane są za ptaki zwiastujące dobre nowiny. Wraz z nadejściem wiosny zbierają się na gałęziach i świergoczą. Chińczycy z radością witają ten głos, gdyż uważają, że sroki przynoszą dobre nowiny. Ich głosy uważane są nie tylko za przyjemne dla ucha, ale także za zwiastujące przybycie gości lub inne radosne wydarzenia. Istnieje poruszająca ludowa legenda dotycząca srok. Każdego roku, 7 dnia, 7 miesiąca kalendarza księżycowego, mityczny pasterz spotykał się ze swoją mieszkającą w niebiosach żoną tkaczką. Aby umożliwić pasterzowi przejście przez drogę mleczną, tysiące srok zlatywało się, tworząc żywy most dla dwójki kochanków. Chińczycy nazwali ten most Cieciao, czyli sroczym mostem. Obecnie wiele agencji matrymonialnych, programów telewizyjnych oraz imprez randkowych wykorzystuje w swoich nazwach motyw Cieciao. Na tym kończymy naszą dzisiejszą lekcję. Zanim się jednak pożegnamy, mamy dla was małą zagadkę. Jak zapytać po chińsku, gdzie sprzedają pamiątki? Jeśli znasz prawidłową odpowiedź, wyślij do nas e-maila na adres pol@cri.com.cn. Dodatkowe informacje na temat naszych lekcji znajdziecie na stronie internetowej www.cri.cn. My się tymczasem żegnamy. Cześć. Wang Fei, Fan Yu Wang jest śpiewaczką i aktorką filmową. Natknięta z 1987 roku, Wang Fei przeprowadziła się z Pekinu do Hongkongu. Na początku 1990